Hej, ja nazywam się Dominika i witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie czytać bardzo fajną książkę, mam nadzieję. Jaką to już pewnie widzieliście w przebitkach, ale przychodzę Wam tutaj pokazać, jak ona wygląda tak naprawdę i po prostu się do Was odezwać. Więc w ogóle może zacznijmy, zanim sobie zgadać pierdoły. Mam tutaj Malibu Rising, która po pierwsze jest wydana przepięknie. Ta książka jest cudowna. Po drugie, to jest książka, która jest wydana tak typowo po angielsku, czy tam po amerykańsku, bo ona jest wyższa, to Wam zaraz pokażę, od większości książek, które są u nas wydawane. Dodatkowo jest z obwolutą, co się u nas bardzo rzadko zdarza. A po trzecie, ona jest tak piękna, nawet pod spodem, że ja się nie mogę nadziwić. Ja się bardzo cieszę, że ja kupiłam tą książkę w twardym wydaniu, bo jest po prostu absolutnie przepiękna. Pokazywałam Wam już na przebitkach, jak ona wygląda z bliska, ale tutaj Wam jeszcze pokazuję. Więc tak, tutaj mamy taką chropowaną obwolutę pod obwolutą. Po pierwsze ten kolor, a po drugie ta ilustracja, co coś, to wytłoczenie, o, jest cudne, po prostu cudne. Oprócz tego w środku mamy oczywiście morską wklejkę. No, ja nie mogę się napatrzeć, jak ta książka jest ślicznie wydana. Chciałabym, bardzo bym chciała, żeby tak były właśnie wydawane książki u nas, bo jest to absolutnie przepiękne. Już pomijając fakt, jak cudowna jest ta okładka, to jest po prostu bardzo fajnie złożona ta książka. Fajnie się prezentuje w środku, więc mam nadzieję, że będzie mi się to dobrze czytało. I od razu powiem, mi tytuł bardzo się podoba. Tłumaczenie tego tytułu bardzo mi przypadło do gustu, bo słyszałam opinię, że niektórym się nie podoba, jak to brzmi, że Malibu płonie. Ja jestem absolutną fanką tytułu. Dobra, może Wam pokażę teraz tylko na szybko, dlaczego mówię, że ta książka jest wyższa. Mam tutaj przygotowaną inną książkę, czyli Benkarta ze Stambułu. To też jest wszystko poznańskiego, więc no tutaj już jest po pierwsze duża różnica. Kolejną książkę mam jeszcze chyba mniejszą i to jest, nie wiem, jakie to jest wydawnictwo, Otwarte. No także tego. I najwyższa z tych wszystkich jest Misula i patrzcie na to. Nadal. Więc to jest fajna książka pod tym względem, właśnie sama forma, że to się bardzo przyjemnie trzyma, bo dzięki temu, że ona jest wyższa, to automatycznie jest też cieńsza, więc bardzo dobrze się to trzyma, także ja już Was zostawiam i będę czytać. Oprócz tego w audiobooku słucham Babla, ale wątpię, żebym tego Babla przesłuchała sobie w tym vlogu, ale tylko Wam daję znać. Prawdopodobnie oczywiście po jakąś książkę jeszcze sięgnę standardowo, a teraz już lecimy dalej. Zapomniałam Wam powiedzieć, że do czytania tej książki będzie mi towarzyszyć też serial na Netflixie, bo ogólnie na Netflixie jest bardzo fajny serial Selling Sunset i to jest o sprzedaży domów i o takim bardzo drogim biurze nieruchomości. I tam są wszystkie takie dramy, to jest takie typowe reality show. I teraz wyszedł nowy sezon z Selling Sunset Orange County i ja tamten sezon, ten standardowy Selling Sunset już obejrzałam dawno, więc nie miałam co oglądać, więc fakt, że wychodzi nowy sezon z innymi ludźmi, to mi się tak średnio podoba, ale ogólnie te piękne widoki, te piękne domy kocham, więc tak, mam tutaj i będę oglądać, będę czytać, będę się odzywać. Jakbyście się zastanawiali, czy warto oglądać, to ja bardzo polecam. Przychodzę z update'em. Ja wiem, że wyglądam tak samo, jak wyglądałam wcześniej, ale wierzcie mi, jest następny dzień. I ja przychodzę już z update'em Malibu Rising, czy tam Malibu Płonie, bo aktualnie jestem na 165 stronie.
jakby mam jeden znacznik, ale to tylko i wyłącznie dlatego jest na razie jeden znacznik, że po prostu dopiero w tym momencie wzięłam znaczniki do ręki i stwierdziłam, że będę coś zaznaczać. Podejrzewam, że byłoby ich dużo więcej, kiedy zrobiłabym to wcześniej. I to, co muszę wam powiedzieć o tej książce, to ja nie mogę się od niej oderwać. Ona jest absolutnie przepiękna, jest napisana w taki sposób, że człowiek płynie przez tą historię i jest bardzo mocno zaangażowany w nią. Ja czuję, że znam tych bohaterów, czuję, że ich historie są mi bliskie i jakoś tak, kurczę, magiczny jest mega ten sposób pisania. Ja nie mogę się naprawdę oderwać od niego, nie mogę przestać się zachwycać i kurczę, cały czas jestem zafascynowana historią zarówno rodzeństwa, które tutaj mamy. Czy ja wam w ogóle powiedziałam, o czym jest ta książka? Chyba nie, więc może zacznijmy od początku. Mamy tutaj czwórkę rodzeństwa. Ninę, która jest najstarsza, Jaya, Hada i Kit, którzy co roku mieli taką tradycję rodzinną, że robili imprezę. No i na tą imprezę byli zaproszeni wszyscy, którzy o tej imprezie wiedzieli. Jakby nie było takich oficjalnych zaproszeń. No i teraz właśnie jest ten moment, kiedy zbliża się ta impreza, jest ten dzień. No i my właśnie w ten dzień poznajemy tych bohaterów, poznajemy powoli ich historię z teraźniejszości, ale też ich przeszłość i przeszłość ich całej rodziny, bo cofamy się tutaj do czasów, kiedy ich rodzice się poznali, cofamy się do czasów narodzin tych wszystkich dzieci i jak to wszystko się tam działo. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja byłam mega zainteresowana tym właśnie, skąd oni się wzięli, jak wyglądał związek ich rodziców, jak wyglądało moment ich poznania i te momenty, które były właśnie przeplatane z lat poprzednich, bardzo mnie interesują i one są bardzo fascynujące i w połączeniu właśnie z tymi teraźniejszymi czasami, kiedy my ich poznajemy, kiedy oni właśnie szykują się do imprezy, po prostu coś cudownego i bardzo mi się to podoba, jak to jest tutaj rozwiązane, więc mega jestem ciekawa, jak ta książka będzie dalej się rozwijała. No mówię, jestem prawie w połowie i chciałabym ją móc czytać teraz cały czas. Chciałabym móc sobie pozwolić na to, żeby usiąść, wziąć tą książkę i nie interesować się absolutnie niczym innym, tylko tym, że mogę ją czytać, bo jest to coś naprawdę fantastycznego. Dawno nie miałam takiej pozycji, która by aż tak mnie wciągnęła i która jakby rozbudziła we mnie takie pokłady jakieś emocjonalne, których ja za często nie używam przy czytaniu książek, więc nie wiem, no jak na razie nie mogę wam nie polecić tej książki, bo jest cudowna. Mam nadzieję, że tak się skończy. Jest bohater, który nas irytuje, jest bohater, którego uwielbiamy, jest bohater, którego możemy podziwiać. Jest to coś po prostu, co myślę, że sprawi, że każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie póki co. No i jest ona bardzo właśnie taka emocjonalna, bardzo taka osobista, podejrzewam, dla tych bohaterów. My czujemy ich emocje w każdym zdaniu, w każdym jakby czynie, w każdej rzeczy, która się dzieje. Nie dotarłam jeszcze do clou tej historii, czyli do tego momentu, w którym Malibu zapłonie, ale jestem ciekawa i na pewno będę tą książkę czytać, na razie wam polecam i to tyle z tego małego update'u. Na razie chciałam się tutaj pozachwycać i na pewno przyjdę do was później, więc już was zostawiam z przebitkami i mam nadzieję, że widzimy się już, kiedy powiem wam troszeczkę więcej na temat tej książki, więc do zobaczenia. Siemka, jest w 6:30 rano, ja właśnie tuptam do pracy, ale chciałam wam pokazać niebo, chociaż tutaj ono tak nie wygląda, ale normalnie jest takie fioletowawe wręcz i wygląda ślicznie. No, powiem wam, że idę stylowa, dres i bluza dresowa, ale powiem wam szczerze, że strasznie tęskniłam za tymi czasami, gdzie można chodzić właśnie w bluzie, więc jestem cozy i jestem happy.
przychodzę do Was już z podsumowaniem tego vloga, bo udało mi się oczywiście skończyć Malibu Płonie, czyli książkę, o której Wam tutaj już zaczynałam mówić wcześniej w tym vlogu. Jak widzicie, mam kilka znaczników. Na pewno byłoby ich więcej, gdyby nie to, że ja zaczęłam zaznaczać dokładnie na stronie 134, więc jakbym zaczęła robić to wcześniej, to na pewno tych znaczników byłoby znacznie więcej, ale jakoś tak o tym wcześniej nie pomyślałam i muszę Wam powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka Taylor Jenkins Reid, a ja przeczytałam jej wszystkie książki, chyba wszystkie, chyba żadnych więcej nie napisała. W sensie przeczytałam i Daisy, i Siedem Mężów Evelyn Hugo, i to ta książka, ona bije je na głowę dla mnie. Kiedy przy Daisy bawiłam się naprawdę dobrze i ja słuchałam tej książki w audiobooku po angielsku, ona przemówiła do mnie bardzo mocno, ale to była taka typowo rozrywkowa dla mnie książka. Tak przy Evelyn Hugo, która miała być dużo bardziej taka gdzieś tam osobista, powiedzmy poważniejsza, miała poruszać jakieś tam tematy bardziej dotkliwe dla ludzi, tak ta książka mnie poruszyła do głębi. Ja ją przeczytałam w 2 dni, więc jakby to dużo mówi o tej książce, skoro ja nie mogłam od niej się oderwać. Czyta się ją naprawdę wspaniale, język jest cudowny, wydarzenia, które tutaj się dzieją, ich nie, w sensie to nie jest książka, która jest przepełniona akcją, my tutaj poznajemy tak naprawdę życie bohaterów. I to nie tylko życie bohaterów, wiecie, tych głównych, czyli rodzeństwa, czyli rodziców ich, ale też bohaterów pobocznych, którzy są po prostu gośćmi imprezy, którą właśnie Nina tutaj corocznie odprawia, że tak powiem. I to też możemy śledzić, może nie takie całe życie ich i jakieś ich plany, wydarzenia w ich życiu, ale to, w jakim stanie oni są obecnie, w jakim ich mentalnie, w jakim miejscu się znajdują i jakie mają plany. I to jest coś wspaniałego. Wspaniałe jest to, jak nasi bohaterowie zostali wykreowani, jak oni są różnorodni, jakie oni mają ideały w życiu, jakimi zasadami się kierują. To wszystko bardzo do mnie przemawia i to wszystko się spina w tak piękną całość. Ta książka ma bardzo mocny, bardzo taki osobisty przekaz, bardzo taki emocjonalny i wiele wątków, które tutaj są poruszone, się zamyka na koniec i mamy szansę zobaczyć to, jak ci bohaterowie wyewoluowali, jak oni się zmienili od tak naprawdę pierwszych stron, jakie rzeczy do nich dotarły, co oni tam w głowie mają w tym momencie. I kurczę, no ta książka jest po prostu piękna i ja chciałabym, żebyście wszyscy po nią sięgnęli. To jest jedna z tych pozycji, która przekonała mnie do siebie od samego początku. I to się bardzo rzadko zdarza, że książka aż tak bardzo do mnie przemawia. Podejrzewam, że zaraz koło Zapachu domów innych ludzi to będzie druga książka w tym roku, która zasługuje na miano najlepszej książki. Więc chyba nie muszę Wam tutaj bardziej udowadniać tego, że ta książka naprawdę bardzo mi się podobała. Ja no, jestem po prostu zachwycona. Oprócz tego, że ona pięknie wygląda, to jej wnętrze jest cudowne, to co ona sobą przekazuje jest po prostu wspaniałe i świetne. I bardzo mocno Wam ją polecam. Jeżeli jeszcze się zastanawialiście, czy warto po nią sięgać, czy ta książka faktycznie jest taka dobra, jak ludzie mówią, czy faktycznie ona jest tak ważna i tak wartościowa, jak gdzieś tam krążą opinie, to według mnie jak najbardziej i według mnie ona zasługuje na tak naprawdę na każde zachwyty nad nią i na każde dobre słowa. Więc bardzo mocno Wam polecam, jest to świetna pozycja. To nie jest książka, którą ciężko się czyta, to jest książka, której język jest na tyle płynny, ale na tyle emocjonalny, że myślę, że wiele osób dotknie. I jest tu kilka takich cytatów, które ja miałam takie, bo głównie ja, jeżeli chodzi o książki, to ja nie zaznaczam w nich zwykle nic, ale jeżeli już zaznaczam, to są właśnie cytaty, które mnie gdzieś tam osobiście dotykają, bądź też osobiście łączą się z tym, co ja uważam i jakie ja mam, powiedzmy, że ideały w życiu i tego typu rzeczy, więc jeżeli chodzi jeszcze o bohaterów, bo to szybko muszę powiedzieć, to tak jak Wam mówiłam wcześniej, oni są bardzo dobrze wykreowani, wszyscy mają tutaj własne cechy, wszyscy mają swoje charaktery, nie ma czegoś takiego, że któreś na przykład z rodzeństwa, jeżeli słyszycie to stukanie, to przepraszam, ale chyba u mnie sąsiedzi grają w kręgle ewidentnie. Ale tak, wracając, to ci bohaterowie mają własne cechy, mają własne jakieś tam charaktery i własne pasje, własne cele w życiu, potrafią dążyć do tego, jakby co sobie założyli i
trzymają się bardzo mocno tych swoich ideałów, tych swoich celów i własnej rodziny, więc to mi się bardzo mocno podobało, bo tutaj nacisk na rodzinę, na taką ważność rodziny i tych takich powiązań jest bardzo istotny i mimo tego, jak ich życie się toczy do tej pory, no bo nie mają idealnego dzieciństwa, nie mają idealnego życia ogólnie później, to mimo wszystko oni potrafią gdzieś tam odnaleźć siebie i odnaleźć własne takie własne miejsce w świecie i to jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego, więc wydaje mi się, że akurat w kreowaniu bohaterów to autorka ma naprawdę bardzo dobrą rękę, jeżeli o to chodzi, więc to mi się bardzo mocno podobało. Cała historia jest bardzo interesująca, ale jedyne co muszę powiedzieć, to to, jeżeli czekacie na ten moment tego pożaru, bo tutaj w samym nawet wstępie jest mowa o tym, że będzie pożar i to, że w tej książce będzie pożar w Malibu, jakby, no to nie jest żadne zaskoczenie, halo, Malibu płonie, tada. No to jeżeli się spodziewacie, że ten pożar będzie gdzieś na początku książki, no to niestety, ale bardzo mocno się zawiedziecie. Ja totalnie na ten pożar nie czekałam, bo bardziej mnie interesowały właśnie te historie tej rodziny, ale w momencie, kiedy ten pożar jakby się zjawił, to on miał bardzo duży sens, że on się pojawił właśnie w takim momencie. I to ma bardzo duże znaczenie, tylko tyle powiem. I będę już kończyć ten update, będę już kończyć tego vloga. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dawajcie mi znać, czy czytaliście Malibu Płonie, czy planujecie czytać Malibu Płonie. I tak, ja się już będę żegnać. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!